Operacja Cień Lwa. Jeden z prywatnych banków londyńskich został opanowany przez uzbrojonych terrorystów. Napastnicy wzięli zakładników i otworzyli ogień do przedstawicieli Metropolitan Police. Część zakładników to obywatele szwajcarscy. Dlatego rządy Wielkiej Brytanii i Szwajcarii wspólnie poprosiły Rainbow o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Twój cel to opanować bank, uwolnić zakładników i nie dopuścić do zniszczenia cennej dokumentacji finansowej, która, jak podejrzewamy, jest głównym celem działań terrorystów. W tej sprawie wystąpił do nas zarówno rząd brytyjski, jak i szwajcarski. Z tego, co nam powiedziano, w banku znajdują się obywatele Szwajcarii, posiadający cenne dokumenty finansowe. Ale nic więcej na razie się nie dowiemy. Zdaje się, że rząd szwajcarski bardzo troszczy się o swoich obywateli i ich papiery. Bank jest własnością prywatną i liczy sobie 400 lat, a to znaczy, że jest zbudowany jak forteca. Przed wami grube ściany, mocne drzwi i dużo otwartych przestrzeni do ostrzału. Podejrzewamy, że zakładnicy są przetrzymywani w skarbcu. Prowadzą tam dwie drogi. Uważajcie na snajperów na wyższym poziomie. Gdybym ja miał bronić tego banku, właśnie tam rozmieściłbym swoich ludzi. Druga rzecz, na którą musicie zwrócić pilną uwagę, to system bezpieczeństwa banku. Wygląda na to, że terroryści ponownie go uruchomili. Jeden z nich obserwuje obraz z kamer na monitorach w pokoju ochrony na pierwszym piętrze, na prawo od drzwi frontowych. Tego faceta powinniście wyeliminować jeszcze z zewnątrz budynku. Udało się nam zidentyfikować człowieka kierującego operacją w Banku Londyńskim. Nazywa się Douglas Preston i jest weteranem Armii Brytyjskiej, odznaczonym za służbę w Kuwejcie. Preston to stały powód do zakłopotania rządu brytyjskiego. Jak tylko jako bohater wojenny trafił do domu, od razu zadeklarował swoje poparcie dla Zjednoczonego Frontu Ludowego, organizacji stanowiącej parasol dla wszystkich grup neofaszystowskich w Wielkiej Brytanii. Oficjalnie Preston rozstał się z ZFR 6 lat temu. Nieoficjalnie jego poglądy się nie zmieniły i podejrzewało się go o udział w nielegalnym przerzucie broni dla bojówek paramilitarnych w Kolumbii. Krótko mówiąc, to właśnie taki typ faceta, z którym Gutierrez szybko znalazłby wspólny język. Akta Prestona wskazują, że zna się na swojej robocie. To znaczy, że operacja nie będzie prosta. Profil psychologiczny wskazuje, że nie będzie miał żadnych oporów przed wykorzystywaniem zakładników jako żywych tarcz, a jego podwładni są świetnie wyszkoleni i dobrze uzbrojeni. Preston jest perfekcjonistą i działa bardzo ostrożnie. Lepiej więc nie czekajcie na błędy w ruchu, nie doczekacie się. A, profil psychologiczny terrorystów jest bardzo prosty i zwięzły. Po prostu nie ma co liczyć na błędy naszych przeciwników. Jest to misja numer 10, tak więc 2/3 gry za nami. Teraz już będzie tylko i wyłącznie trudno. W naszej drużynie, tym razem Filatov Gennady będzie prowadził drużynę czerwonych. Z nim będzie Bogart Daniel Heiderkarl. W drużynie zielonych, właśnie. Gdzie mi uciekasz, chłopcze? W drużynie zielonych będzie Hanley Timothy, Murat Jamal, Lozael Lewis i drużyna złotych, nasi snajperzy Novikov Erkedi oraz Prince Eddie. Jedziemy. Celem naszej misji jest uniemożliwić zniszczenie dokumentacji finansowej oraz uratować trójkę zakładników. Powiem wam, że to już jest jedna z trudniejszych misji w tej grze. Zaczynamy. Ze mną chowanego dziecka. Jeśli jeszcze raz spróbujesz wykręcić jakiś numer, zginiesz! Mamy tutaj dwóch wrogów terrorystów i system bezpieczeństwa banku. Żadnego z nich nie można zlekceważyć. Zieloni, czekam na sygnał, brawo! Mamy dwóch wrogów. System bezpieczeństwa banku i terrorystów. Wolałbym mieć za wroga tylko ten system bezpieczeństwa. No ale cóż... Na razie idziemy ekipą czerwonych. A tak, tak. Zrobimy najpierw tak, jak mówił Słyny. A, śmigaj do góry, śmigaj.
Widzimy słynny londyński autobusik piętrowy. Złoci, odstał snajperzy ognia. Złoci, snajper tango zdjęty. Oj. Kontakt. Próg wyeliminowany. Łoż w mordę. Zagrożenie zneutralizowane. Ależem się teraz zdziwił. Nie rozumiem tylko po co oni wyskakują z tego banku. No ale jak widać nasi snajperzy są bardzo pomocni. Jeszcze ktoś? Dobra, snajperzy na dół. Okej. Okay. Zmiana szyku. Zieloni, czekam na sygnał brawo. Czerwoni, czekam na sygnał alfa. Snajperzy, wstrzymać ogień. Snajperzy, ognia. Tango dostał. Tutaj najlepiej iść właśnie złotymi za ten winkiel, ponieważ tutaj zawsze jest gościu i jak złoci idą komputerowo, zawsze tutaj któryś ginie, więc najlepiej tak się ustrzec tego. Zagrożenie usunięte. Alfa, dalej, dalej, dalej. Brawo, naprzód. Próg zneutralizowany. To wujek Elvis. Nie trzeba go przedstawiać. Pogromca terrorystów. O, w tył głowy. Tak, wiem, to było niehumanitarne, konwencja genewska i tak dalej, ale to są terroryści. Ich trzeba tak botać. Ajej, nie lubię takich korytarzyków, szczerze mówiąc. Czerwoni, czekam na sygnał brawo. Fuck. Zieloni, czekam na sygnał Charlie. Nastała cisza, w porządku. Otwórzmy to. Żeby to otworzyć, trzeba schować broń. Przeładujmy. No i tak. Brawo, szybciej, Charlie, naprzód. Zagrożenie usunięte. O, ty gnoju. Czerwoni, czekam na sygnał, Charlie. Charlie, szybciej, szybciej. Skurczybyk. Dobra, zginął. Widzę cię, widzę cię. Tam któryś z terrorystów jeszcze chwycił. Zieloni, czekam na sygnał alfa. Ruszać za mną! Wyprowadź mnie stąd! Wyprowadzę cię! Nie bój się! Czerwoni, czekam na sygnał alfa! Poczekajcie, na razie poczekajcie. Aha, aha, dobra, dobra, wszystko jasne. Złoci tutaj kończą, dobra. Tu, gdzie była ta rzeźnia. Rzeźnia Pilar w Argentynie, w porządku. Zakładnik zabezpieczony. Przeformować szyk. Czerwoni, czekam na sygnał alfa. Czerwoni czekają na sygnał alfa. Aha, my mamy iść tu. Co my tu mamy? Aha. Wiem, wiem. Wszystko wiem. To będzie najcięższe do zrobienia, ponieważ tutaj musimy nie dopuścić do zniszczenia dokumentów. Alfa, naprzód. A to nie będzie proste. Tango dostał. Uniemożliwiono zniszczenie dokumentów. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Pozostał jeszcze jeden zakładnik gdzieś. Musimy uważać. A, w skarbcu, tak. W
skarbcu jest jeszcze jeden zakładnik. Czerwoni tam idą. Ja pitole. Ależ mnie goś spiął. Okej, tu mamy taki zameczek. Czerwoni, czekam na sygnał Charlie. No i dobra. Mam nadzieję, że czerwonym uda się uwolnić zakładnika, żeby nie zginął. Charlie, naprzód. Czerwoni. Zagrożenie wyeliminowane. Zabili człowieka. Tango zneutralizowany. Czerwoni, eskortuje zakładnika. Czerwoni, eskortuje. Bardzo pięknie. Czerwoni, eskortuje cenny ładunek. No to tam więcej tych zakładników było. Szkoda, bo straciliśmy człowieka po drodze. A tak myślałem, że bez ofiar raczej się nie obejdzie. Oni będą szli tędy, tak. Spróbujemy im tu podczyścić trochę. Poza planem. Dobra, są. No i można powiedzieć, że się udało. W miarę szczęśliwie. Uff, normalnie uff. Czerwoni, zakładnik zabezpieczony. Misja wykonana. Misja wykonana. Bardzo sprawnie. Francuzowi się niestety nie udało. Jest nieprzytomny. Na szczęście przeżył. Tak więc to był Cień Lwa, Londyn, Anglia. Tak wyglądała misja. Nie najprostsza, jakby się to mogło wydawać. Żeby was nie skłamać, przeszedłem ją podczas nagrywania dopiero za 12 razem. Tak to bywa. No nic, ja oczywiście zaakceptuję wyniki misji i widzimy się w następnej misyjce numer 11. A gdzie to będzie? Wrócimy do Argentyny. Do oczywiście słynnej rzeźni w Pilar. Czym cię się sija?